Dzisiaj na rynku w Skawinie po raz czwarty organizowany jest happening bliżej dla autyzmu, dokładnie pod hasłem Razem dla autyzmu, pod patronatem burmistrza miasta i gminy Skawina oraz pod patronatem wojewody krakowskiego. Cieszę się, że po raz kolejny, bo co roku spotykamy się o tej porze, przy tak pięknej pogodzie, to też jest bardzo ważne, że spotykają się wszyscy ci, którym sprawy autyzmu czy dzieci autystycznych są bardzo ważne. Z roku na rok tych dzieci mamy coraz więcej, niestety, ale próbujemy sobie z tym wszystkim poradzić. Chodzi o to, żeby ludziom uświadomić, że pośród nas żyją osoby z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, które de facto mogą dotyczyć każdego dziecka, tak? Naszego brata, naszej siostry, ale także naszych wnuków. Przede wszystkim chciałem podziękować za obecność nie tylko tutaj, ale za wszystkie działania, które są podejmowane w poszczególnych szkołach, przedszkolach na rzecz tych dzieci i nie tylko tych, bo przecież oprócz dzieci autystycznych mamy również dzieci niepełnosprawne, którymi również się zajmujemy. Jak można pomagać takim osobom? No przede wszystkim trzeba jak najszybciej dokonać diagnozy, jak najszybciej rozpoznać, że jest to autyzm. Im wcześniej będziemy w stanie dać takiemu dziecku pomoc, tym wcześniej będziemy w stanie pomóc mu funkcjonować w dzisiejszym świecie. Cieszę się, że po prostu możemy w ten sposób zamanifestować swoją obecność i swoje przywiązanie do tegoż faktu, że są pomiędzy nami takie dzieci, które są autystyczne i im też należy się właśnie taka chwila jak dzisiaj. Niektóre dzieci właśnie będą widoczne dzisiaj na mieście, nie tylko u nas, ale w całym kraju. Dzisiaj pełno niebieskich balonów na rynku skawińskim? Pełno niebieskich balonów ze względu na to, że w głównej mierze dotyczy chłopców, tak? I ten kolor po prostu no, przypisany tradycyjnie chłopcom, dlatego dzisiaj wszystko na niebiesko. Ćwiczyliśmy tutaj, pokazywaliśmy też nasze umiejętności, które nazywają się street workout, to jest taki sport nieoficjalny i mam za zadanie po prostu użyć własnej masy ciała jako swojego własnego sprzętu i do treningu. No i z okazji dnia, Światowego Dnia Autyzmu był ten pokaz. Wspieracie, rozumiem, różne happeningi w Skawinie? Tak, jak najbardziej. Organizujemy też otwarte treningi na błoniach skawińskich, World Pull Up Day, czyli Światowy Dzień Podciągania. Na Dniach Skawiny występujemy, tak jak teraz tu, Dzień Autyzmu, także staramy się jakoś aktywnie. Gdzie Was można znaleźć? Na błoniach skawińskich czasem. Najczęściej można nas znaleźć w Parku Trampolin w Krakowie na ulicy Rzemieślniczej, gdzie w zasadzie codziennie jesteśmy i jest tam konstrukcja najlepiej do tego przystosowana, jest wszędzie duże materacy. No raz jest konstrukcja stała i praktycznie nie rusza się tak jak ta mobilna za nami, więc jest jak poćwiczyć. No, jeśli chodzi o zimę, okres zimy, wiosny i jesieni, a tak to jeśli w lecie, to staramy się trenować na błoniach na świeżym powietrzu. Facebook, strona internetowa? Tak, Bartek Kruk, Wojtek Kruk. Mamy oraz też Instagramy też mamy, które chyba bardziej prowadzimy niż Facebooki, tak myślę. Mamy też grupę na Facebooku Street Workout Skawina Oficjal, tam dołączać do grupy, zapraszać, my was przyjmiemy i będziemy się zgadywać na treningi.